się stało, kobieto? Pali się? Gorzej. Kasia wraca z Warszawy. No i co takiego? Pojechała, to i wraca. Jakby nie wracała, to byłby kłopot. Wszystkie dzieciaki za nią lecą. Ona to ma podejście do dzieci. To i dobrze. Akurat za rok będzie miała własne. Zawsze, kiedy umiera ktoś znany, aktor, artysta, kto sam swoim zawodowym życiem dał nam z siebie tak wiele, trudno jest wybrać kilka takich słów, które by najlepiej oddały i doceniły to, czego dokonał. Dzisiaj dowiedziałam się o śmierci Katarzyny Łaniewskiej, wspaniałej aktorki, którą pamiętam, odkąd w ogóle włączyłam telewizor. Zawsze była obecna w moim życiu. Oczywiście najbardziej zapamiętałam ją z komedii cyklu Kogel-Mogel. A jakiś czas temu miałam okazję przeprowadzić z nią niezwykle istotny wywiad, między innymi na temat tego filmu. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, jak ja wspominam Katarzynę Łaniewską, jaką była osobą u schyłku swojego życia, co mówiła o tym, co przeżyła, co myślała o młodych osobach i na co zwracała uwagę. Doskonale wiem, jak to teraz będzie. Wszędzie w internecie znajdziecie artykuły o tym, kiedy i gdzie pani Katarzyna ukończyła szkołę teatralną, gdzie i w jakich teatrach grała, w jakich filmach i serialach można ją było zobaczyć. Takich wspomnień jak moje będzie niewiele, ponieważ pewnie niewiele osób może poszczycić się tym, że miało okazję z panią Katarzyną kiedykolwiek rozmawiać. Tak, chwalę się tym, ponieważ jest to prawdziwe przeżycie. Jest to naprawdę miłe móc porozmawiać z człowiekiem, który jest kawałkiem, i to niezwykle istotnym, polskiego kina, polskiej telewizji. I nie chcę tutaj rozmawiać w ogóle na tematy polityczne, bo mimo że ja i pani Katarzyna całkowicie się różniłyśmy w naszych poglądach, jednak o sztuce, o tym, co robiła, o jej życiu zawodowym mogłyśmy rozmawiać bez nieprzyjemnych emocji. Pamiętam, że to był początek 2019 roku, tuż po premierze filmu Mishmash, czyli Kogel-Mogel 3. Przeczytałam w jednej z gazet felieton pani Katarzyny, w którym wyrażała swoje oburzenie tą produkcją. Pisała, że nie spełniła ona jej oczekiwań. Zdziwiło mnie to, ponieważ współcześnie bardzo rzadko zdarza się, żeby aktor, który gra w jakimś filmie, tak otwarcie krytykował swoje jednak dzieło. No, w każdym razie była częścią tego dzieła. A jednak pani Katarzyna miała odwagę powiedzieć, co myśli o tym filmie, który okazał się nieporozumieniem. Zacznijmy od tego, że zadzwoniłam do pani Katarzyny i zapytałam się, czy to naprawdę pani napisała ten felieton. A ona już wiedziała, że jestem tym zdziwiona i że jest to takie właśnie nietypowe jak na obecne czasy, ponieważ wszyscy chcą być tacy grzeczni i wiadomo, że liczą na pracę, liczą na kolejne angaże, więc swoje opinie bardzo często chowają do kieszeni. Ona mi powiedziała, wie pani co, ja już mam tyle lat, że mogę wyrażać swoje zdanie na każdy temat. Umówiłyśmy się następnego dnia. To był taki mroźny, zimowy poranek. Pani Katarzyna otworzyła mi drzwi pełna wigoru, była przygotowana do tej rozmowy. Powitała nas niezwykle serdecznie. Niewiele osób wie, że pani Katarzyna przez całe lata mieszkała w jednym niewielkim warszawskim mieszkanku. 2 pokoje, kuchnia, bardzo skromnie. Ale to mieszkanie pamiętało bardzo wiele historii. I tych wspaniałych, i tych gorzkich, bo to w tym mieszkaniu żyła ze swoim pierwszym mężem, aktorem Ignacym Gogolewskim. To w tym mieszkaniu spotkało ją wiele miłości ze strony drugiego męża, Andrzeja Błaszczaka. Myśmy spotkały się zaledwie kilka miesięcy po śmierci pana Andrzeja, a pani Katarzyna mówiła mi, że jest niezwykle samotna, że bardzo jej go brakuje, że nie może przeboleć jego śmierci. Naprawdę trudno wtedy było mi uwierzyć, że 86-letnia kobieta może mieć taką jasność umysłu, zachowywać się, jakby miała tak naprawdę może 50 lat, tak się zachowywała. Mówiła mi, że cały czas czuje się pełna sił do tego, żeby pracować. Mówiła, że udział w filmie Mishmash, czyli Kogel-Mogel 3, miał być dla niej takim sprawdzianem, czy jeszcze może, czy jeszcze potrafi, czy jeszcze temu podoła. Ona podołała, realizatorzy filmu nie, ponieważ powstała z tego jedna wielka kiszka. I tak też pani Katarzyna to oceniła. Powiedziała, że film niestety nie był zgodny ze scenariuszem, który jej przedstawiono. A ja zapytałam: pani Katarzyna, ale czy w takiej sytuacji zagrałaby pani w czwartej części Kogla-Mogla? A ona wtedy powiedziała mi: tak, zagrałabym, tylko oni już mnie nie zatrudnią. A jednak pani Katarzyna się myliła, ponieważ wiosną tego roku, kiedy z nią rozmawiałam przez telefon, mówiła mi, że już na jej biurku leży kolejny scenariusz do następnej części Kogla-Mogla. Powiedziałam: pani Kasiu, to co, jednak się nie obrazili? Pani Katarzyna powiedziała, że sama jestem zdziwiona i jeszcze się zastanawia, czy weźmie udział w czwartej części filmu Kogel-Mogel. Życzyła mi dużo zdrowia. Była tak jak wtedy, podczas tej naszej rozmowy, znowu pełna werwy, dlatego ta dzisiejsza informacja o jej śmierci naprawdę mnie zasmuciła. Z tamtego naszego spotkania w mieszkaniu pani Katarzyny pamiętam, że bardzo była zatroskana tym, jak młodzi ludzie teraz do siebie mówią, jakiego języka używają. To, że nie dbają o dykcję, to, że używają nieładnych słów, to, że otacza ich wiele takiej byle jakości. A ona lubiła jakość. I teraz coś, czym naprawdę chciałabym się z Wami podzielić. Na pewno niewiele osób widziało sypialnię pani Katarzyny Łaniewskiej. Ja ją widziałam, ponieważ mnie do niej zaprosiła. Ale dlaczego to zrobiła? Ponieważ powiedziała do nas wtedy: słuchajcie, chciałabym, żebyście wiedzieli, jakie otoczenie lubię oraz jaka byłam w młodości. Kiedy weszliśmy do środka, naszym oczom ukazał się pokój urządzony w takim buduarowym stylu, w kolorach różowych, a na ścianach wisiały zdjęcia z młodości pani Katarzyny. Powiedziała: zobaczcie, jaka ze mnie była laska, bo teraz to nie jestem do końca ja. Takie będzie moje wspomnienie o pani Katarzynie, o pięknej kobiecie, bardzo miłej, dobrej, znakomitej aktorce, która, kiedy poprosiłam ją o to, czy mogłabym z nią odegrać kultową scenę z filmu Kogel-Mogel, powiedziała: oczywiście, już, w momencie to robimy. Nawet chwili się nie zastanawiała. Była przygotowana i zagrała fenomenalnie. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, co to był za stres? Zagrać z aktorką, która czynnie grała masę ról od 1955 roku, a ja naprawdę o aktorstwie nie mam zielonego pojęcia, oprócz tego, co oglądam w kinie, w telewizji, w teatrze. To było przeżycie i na pewno będę je pamiętała do końca życia. Kochani, a z jakich ról Wy najbardziej zapamiętacie panią Katarzynę? Proszę, napiszcie w komentarzach pod tym filmem. I jeszcze raz bardzo Was proszę, nie odnośmy się tutaj do kwestii politycznych. Niech sztuka pozostanie sztuką, a pani Katarzyna przede wszystkim była artystką. Do zobaczenia, pani Kasiu.